ona jest drugim, trzecim najszybciej obracającym się elementem w samochodzie, dlatego warto dbać o ich stan. Takim podstawowym parametrem jest sprawdzenie ciśnienia. Raz na miesiąc wystarczy 5 minut obejść samochód z ciśnieniomierzem, czy kupić własny, czy na stacji. Wtedy będziemy wiedzieli, patrząc na instrukcję obsługi, czy mamy dobre ciśnienie na naszych oponach, czy nie. Dlaczego to takie ważne? Opony, kiedy są niedopompowane, nasz samochód będzie hamował na dłuższym dystansie, odczuwalnie dłuższym dystansie, będzie miał gorszą kierowalność, będziemy więcej płacić za paliwo, ale w przypadku zwłaszcza dłuższych podróży ryzykujemy znacznie bardziej poważny sposób. Opona niedopompowana dużo bardziej się nagrzewa. Jeśli pojedziemy kilkaset kilometrów w wysokiej temperaturze, może się okazać przy dużym ubytku ciśnienia, że ta opona pęknie w czasie jazdy. To jest krytyczna, bardzo niebezpieczna sytuacja, dlatego patrzymy na opony raz w miesiącu, robimy obchód samochodu, sprawdzamy ciśnienie, dojedziemy bezpiecznie. Niestety badania od kilku lat pokazują, że jedynie 40% kierowców sprawdza opony raz na miesiąc. Ponad połowa za rzadko albo wcale. To są fatalne dane. Ta świadomość wydaje się, że nie wzrasta, pomimo tego, że jeździmy coraz lepszymi, coraz nowszymi samochodami. Same czujniki ciśnienia sprawy nam nie załatwią, one też mogą ulec awarii. Przy wysokich prędkościach ryzykujemy bardzo dużo, jadąc na niedopompowanych oponach.